Lubię tę Ewangelię, nie dlatego, że tworzą jakiś taki swojski klimat i można posłuchać o owieczkach. Nie chodzi tu o coś więcej. Że słyszymy o tym wyjątkowym pasterzu, który był ryzykantem. Zgodził się na to, aby zostawić całą trzodę, aby pójść za jedną owcą, niesamowity gość. I z takim kimś warto trzymać. Dlatego trzymam. Odczuwam, że w moim myśleniu, w mojej głowie codziennie dochodzi do takiego wypasu owiec, że jest 99 pozytywnych myśli i jedna negatywna, taka skuszona przez złego, która chciałaby odejść od stada i poczuć się gdzieś indziej dobrze, może poza łaską uświęcającą, i Bóg nie daj za wygraną, walczy o nią, wybiega i mówi: Powróć, aby ci rzeczywiście tam nie było dobrze. Tylko razem ze stanem, abyś tym beczeniem z tyłu głowy też nie zniechęcała tych 99 pozytywnych myśli. Dlatego zachęcam Ciebie, abyś pomyślał, która właśnie z Twoich myśli jest taką zwodzoną przez złego.